Powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest Anna Kurp z Obywatelskiego Biura Porad. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Wracacie na Aleję Niepodległości do swojej siedziby, można powiedzieć, po sierpniowym zalaniu. Niestety nie byliście w stanie wtedy zabezpieczyć się przed wlewającą się wodą do waszej siedziby. No, skutki były dość nieprzyjemne, musieliście ją zamknąć i wyremontować. Mhm. Teraz już chyba wszystko działa. Tak, dokładnie. Trzy pomieszczenia, które posiadamy, które wynajmujemy od miasta, wśród tych trzech pomieszczeń zostały zalane dwa. Doszczętnie zalane i od sierpnia tak naprawdę do niedawna były zupełnie wyłączone z naszej działalności. Musieliśmy się wszyscy zmieścić w jednym lokalu, także nasz sekretariat i osoba pierwszego kontaktu, która bezpośrednio umawia klientów, wylądowała niestety w kuchni. Na szczęście w grudniu skończyliśmy remont jednego pomieszczenia, a dzisiaj już wnieśliśmy biurka do drugiego, także od poniedziałku już pełną parą prowadzimy biuro. Przy remoncie na pewno braliście pod uwagę pewne aspekty, które pomogłyby wam zabezpieczyć się przed powtórzeniem tej sytuacji w razie tej niechcianej na pewno ulewy. Zamiast paneli pojawiły się płytki, gdzieś pojawiło się też zabezpieczenie, żeby to zalanie, ewentualne oczywiście, nie było zbyt rozległe, ale chyba szukacie też kolejnych rozwiązań. Tak, oczywiście z naszej strony, robiąc ten remont, tutaj panowie, którzy realizowali ten remont, podpowiadali, w jaki sposób my możemy się zabezpieczyć. Natomiast tutaj przede wszystkim jest potrzebne zabezpieczenie budynku i już tu jesteśmy po rozmowach z zarządcą wspólnoty, który już zaczyna działać w tym kierunku, żeby zabezpieczyć bezpośrednio budynek. Co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć go odpowiednio? Mówimy też o tym, bo to dość ważne, aby nie przerywać działalności. Wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, jeżeli chodzi o te porady obywatelskie. Kolejki do was ustawiają się naprawdę długie. Tak, no w tej chwili, ponieważ musieliśmy zamknąć jeden z naszych punktów, czas oczekiwania na poradę wynosi 1,5 tygodnia niestety. A to zamknięcie siedziby, jednostki przy ulicy Dąbrowskiego, czym jest spowodowane? Co takiego się wydarzyło, że tą działalność musieliście przerwać niestety? Od 2014 roku w porozumieniu z panem wójtem gminy Zielona Góra otworzyliśmy taki punkt właśnie w budynku przy ulicy Dąbrowskiego. I tutaj ze środków gminy, jak i środków norweskich, które sami pozyskaliśmy, otworzyliśmy taki punkt, który działał właśnie w byłym już urzędzie gminy. No, rok 2014 się skończył, te środki też się skończyły i złożyliśmy ofertę na sfinansowanie tych działań do miasta Zielona Góra jako kontynuację prowadzenia tego punktu w budynku gminy. No i niestety... Gdzieś ten wniosek chyba zaginął. Zaginął może nie, natomiast nie dostał dofinansowania i niestety prowadziliśmy te nasze działania jeszcze w styczniu i w lutym po ogłoszeniu wyników konkursu musieliśmy niestety zamknąć ten punkt. Natomiast ostatnio dostaliśmy takie informacje, że tutaj no gdzieś jakieś nieporozumienie zaistniało i faktycznie najprawdopodobniej w niedługim czasie będziemy mogli z powrotem ten punkt uruchomić. Na pewno z niecierpliwością czekają na to mieszkańcy, którzy tych porad naprawdę potrzebują. W ubiegłym roku 3000 osób, zdaje się, takie liczby można podać, oficjalnie podsumować, że aż tyle osób musieliście obsłużyć? Tak, w tamtym roku udzieliliśmy 3200 porad. I tak naprawdę te porady cieszą się coraz większym powodzeniem z roku na rok. Tych klientów, którzy do nas przychodzą, którzy wiedzą o naszym istnieniu, jest coraz więcej. No i stąd tych porad, tak, jest coraz więcej. My cały czas staramy się uruchamiać więcej punktów na terenie i miasta, i powiatu zielonogórskiego. Pozyskujemy środki zewnętrzne i właśnie z nich staramy się to finansować, ponieważ no, też my mamy te trzy lokale i okazuje się, że one stają się niewystarczające, stąd tak ważne są te punkty na zewnątrz w Zielonej Górze i tak ważny jest ten punkt na Dąbrowskiego, który no, odciąża tak, nasze lokale i klienci mogą przychodzić i tam spokojnie uzyskać poradę. Jaka to jest porada, jaka to jest pomoc?
Na czym to polega? Porad udzielają nasi doradcy. Wśród nich są, jest inspektor pracy, są aplikanci, są adwokaci, są radcowie prawni. Współpracujemy też z psychologami i z asystentami obywatelskimi. U nas jest troszkę inaczej niż w kancelarii. U nas my stawiamy bardziej na samodzielność klienta. Nasz doradca podpowiada, tak, tłumaczy, co można zrobić w danej sytuacji. Pomaga oczywiście sporządzić pismo. Jeżeli jest sprawa skomplikowana, sporządza wraz z klientem indywidualny plan działania. Często jest tak, zwłaszcza tutaj, kiedy przychodzi do nas osoba starsza, możemy ją wesprzeć dodatkowo takim asystentem obywatelskim, który wręcz pójdzie z taką osobą do urzędu czy do sądu i pomoże jej załatwić sprawę. Jakie to sprawy? Jakie najczęściej się trafiają? Najczęściej mieszkaniowe, zadłużenia. Bardzo dużo nasz inspektor pracy przyjmuje klientów, jeżeli chodzi o zakres prawa pracy. Czy jesteście tylko w tych biurach stacjonarnych, czy też działacie jakąś inną drogą? Oprócz tych biur stacjonarnych można oczywiście z nami się kontaktować przy pomocy poczty internetowej, czyli wysłać do nas maila. Można do nas pisać listy. Najczęściej z tej drogi korzystają osoby osadzone w zakładach karnych. I mamy nadzieję niedługo uruchomić taki dyżur telefoniczny, bo często jest tak, że osoba, zwłaszcza spoza Zielonej Góry, nie może do nas przyjechać i taka rozmowa przez telefon też by ułatwiła tutaj sprawę. Czy będą plany otwarcia kolejnych jednostek poza wznowieniem tej przy Dąbrowskiego? Czy też macie takie zamiary, macie takie plany? Tak, oczywiście, bo tutaj widzimy, że z naszych porad nie korzystają tylko Zielonogórzanie i mieszkańcy już teraz byłej gminy. Natomiast tutaj cały subregion, mamy takich klientów, którzy przyjeżdżają do nas z Żar, z Żagania. Także tutaj też chcemy ułatwić takim osobom maksymalnie skorzystanie z tej porady, żeby oni też nie musieli jechać tyle kilometrów. Więc jesteśmy otwarci i z chęcią uruchomilibyśmy takie punkty poza Zieloną Górą. Tak naprawdę wystarczy do nas zadzwonić, myślę, i tutaj już indywidualnie jakieś porozumienie. Dlatego, tak jak mówię, korzystamy z zewnętrznych źródeł dofinansowania i mamy pewne możliwości, dlatego jeżeli osoby spoza miasta, jakieś lokalne władze chciałyby z nami taką współpracę zawrzeć, jak najbardziej my jesteśmy otwarci. No właśnie, wy pomagacie wielu ludziom, wielu ludzi też wam pomaga, wielu dobroczyńców, którzy wam pomogli w wyremontowaniu tej siedziby przy Alei Niepodległości. Teraz na pewno też są ludzie, którzy życzą wam dobrze i wspierają przywrócenie tej jednostki przy Dąbrowskiego. Jak można wam jeszcze pomóc? My jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Każda osoba, która składa deklarację do Urzędu Skarbowego, może w tej deklaracji wskazać naszą organizację, czyli Stowarzyszenie Civis Sum, by przekazać nam swój 1% podatku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również. Anna Kurp była dziś naszym gościem. Zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich. Na razie tylko na Aleję Niepodległości, ale czekamy na reaktywację tej jednostki przy ulicy Dąbrowskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.